Za nami 12 kolejka w drugiej lidze. Tak wygląda jej plan. Dwa hity w ramach tej serii spotkań. W sobotę Widzew kontra Siarka, w niedzielę natomiast mecz Elany z Radomiakiem. Na początek rywalizacja Beniaminków w Rzeszowie. Resowia grała ze Skrą i bardzo szybko zaczęło się w tym meczu strzelanie. W 8 minucie Sebastian Zalepa głową wpakował piłkę do siatki. 1-0 dla Resowi. Gospodarze podbudowani po pucharowym zwycięstwie nad Wartą Poznań. Tutaj liczyli na ligowe punkty, no ale Skra po straconej bramce przystąpiła do ataków. Dawid Niedbała miał dobrą okazję, ale przestrzelił. Teraz już 44 minuta. Skra od rzutu wolnego. Popatrzmy. Musnął piłkę głową Mariusz Cholik i do przerwy jest 1-1. Zaraz po zmianie stron goście postanowili pójść za ciosem. Minuta 48. Złożył się Wojciech Jurek do strzału z pola karnego. Piłka niespodziewanie trafiła do Damiana Nowaka i w Rzeszowie jest już 1-2. Resowia czasu na odpowiedź miała jednak sporo. Popatrzmy na 73. minutę. Frankiewicz dośrodkowuje z rzutu wolnego. Kszczuk skutecznie wyskakuje do piłki, ale wcześniej faulowany był w 16 Zalepa. Sędzia dostrzegł to przewinienie i wskazał na 11 metr. Wadym Straszkiewicz egzekutorem. Spokojne uderzenie. Pokonany Kszczuk. W rywalizacji Beniaminków remis 2-2. Gdyby brać pod uwagę tylko wrześniowe mecze drugiej ligi, w Stargardzie starcie dwóch dołujących zespołów. Pogoń w tym miesiącu zgromadziła 1 punkt, Błękitni z 0 na koncie. Tutaj jednak gospodarze już w 17 minucie mieli rzut karny. Mateusz Kwiatkowski, dobry strzał i Błękitni na prowadzeniu. Pogoń w tygodniu sprawiła niespodziankę w rozgrywkach Pucharu Polski, eliminując pierwszoligową Stal Mielec. W Stargardzie też miała swoje okazje, ale krótko po przerwie straciła Tomasza Margola, który wyleciał z boiska z drugą żółtą kartką. Błękitni grę 11 na 10 skutecznie wykorzystali. W 65 minucie sporo wolnej przestrzeni przed Grzegorzem Rogalą. Rogala, mocny strzał lewą nogą przy dalszym słupku i jest 1-1. Nadspodziewanie łatwo przyszło Błękitnym zwycięstwo, a wynik meczu został ustalony w 74 minucie. Sprinterskimi umiejętnościami wykazał się w tej sytuacji Przemysław Brzeziański. Co prawda w polu karnym dopadło do niego kilku rywali, ale ostatecznie Brzeziańskiemu udało się przypieczętować pewne zwycięstwo Błękitnych, którzy słaby wrzesień kończą udanie. Z Adamem Noconiem w roli trenera do meczu ze Zniczem Pruszków przystępowała Olimpia Elbląg. Po falstarcie sezonu postanowiono zakończyć współpracę z Adamem Borosem, a nowa Olimpia w Pruszkowie miała rozpocząć nowe rozdanie. Rywal jednak solidny i zanosiło się na to, że pierwsza część meczu zakończy się bezbramkowym remisem. Jest jednak 45 minuta. Prosto padło podanie od Kacpra Korkliniewskiego, minął się z piłką obrońca, Mateusz Szmyt sam na sam z bramkarzem i to jest gol do szatni dla Olimpii. Olimpia ostatnie ligowe zwycięstwo zaliczyła 22 sierpnia, a debiut trenerski Adama Noconia miał przynieść przerwanie złej pasy. Jeszcze w 85 minucie atakuje Znicz. Popatrzmy, Marcin Bochenek nie czekał aż piłka opuści boisko, tylko dogonił ją i dośrodkował. Dariusz Zjawiński uprzedził kapłona i w dosyć kuriozalnych okolicznościach Znicz zagwarantował sobie 1 punkt. Remis na początek nowego rozdania w Olimpii, choć można było w Pruszkowie ugrać więcej. Jeszcze do niedawna mecz Widzewa z Siarką Tarnobrzeg to byłby mecz na szczycie drugiej ligi. Teraz pozycja Siarki co prawda nieco słabsza, ale i tak to spotkanie zapowiadało się bardzo interesująco. Widzew od pierwszego gwizdka zdecydowanie ruszył do ataków. W czwartej minucie groźną okazję zmarnował Simonas Paulius. Teraz natomiast minuta 29 i rzut wolny. Mateusz Michalski ustawił piłkę, doskonała centra i Radosław Sylwestrzak otwiera strzelanie w Łodzi. Sylwestrzak strzelił gola swojemu byłemu zespołowi, a jeszcze w pierwszej połowie kolejny atak Widzewa. Podanie do Przemysława Banaszaka, a Banaszak został powalony przez Dawida Kubowicza. Kubowicz obejrzał tutaj żółtą kartkę, a kilka minut później wyleciał z boiska z dwoma żółtkami, no ale Widzewowi pozostał jeszcze rzut karny. Mateusz Michalski, bardzo dobre uderzenie, do szatni Widzewiacy schodzą z prowadzeniem 2-0 i z przewagą jednego zawodnika. Po przerwie więc trudno było spodziewać się scenariusza innego niż dalsze ataki Widzewa. Już w 50 minucie Konrad Gutowski sam zakończył indywidualną akcję strzałem przy słupku, a co za tym idzie golem na 3-0. Prawdziwą wisienkę na torcie kibicom zaserwował natomiast w 78 minucie Daniel Mąka. Dosłownie minutę po wejściu na boisko Mąka otrzymał podanie od Kamińskiego, świetnie opanował piłkę, a zaraz potem strzałem z powietrza przypieczętował świetny występ Widzewa. Siarka rozbita w Łodzi, dla lidera rozgrywek drugiej ligi to już czwarte zwycięstwo z rzędu. PGE GKS Bełchatów długo pozostawał w drugiej lidze niepokonany, ale w dwóch ostatnich ligowych meczach przydarzyły się podopiecznym Artura Derbina dwie wpadki. Tylko delikatnie nastroje osłodziło pucharowe zwycięstwo po rzutach karnych, a w meczu z Gryfem Wejherowo bliski otwarcia wyniku był Bartosz Biel.
W drugiej połowie odpowiedź Gryfa. W 54 minucie w polu karnym gości zrobił się naprawdę spory kocioł. Niedużo brakowało, aby w tej sytuacji to Gryf objął prowadzenie, no ale upiekło się bełchatowianom. To już trzecia doliczona minuta tego spotkania. Ostatnia próba gości. Dośrodkowanie z rzutu rożnego, adresatem Damian Michalski i w niemalże ostatniej akcji meczu goście zapewniają sobie zwycięstwo. Rzutem na taśmę udaje się PGE GKS-owi zainkasować w Wejherowie 3 punkty. Hit w Łodzi był dość jednostronny. Wszyscy liczyli więc na to, że wielu emocji przysporzy hitowo zapowiadające się spotkanie w Toruniu. Trzecia w tabeli Elana, czwarty Radomiak. Starcie sąsiadów i od początku na boisku naprawdę dobre, szybkie tempo. Jedni i drudzy regularnie atakowali bramkę rywali, no ale dwaj bramkarze, a więc Michał Nowak i Artur Haluch, byli na posterunku. Pierwsza połowa nie przyniosła ani jednego gola, ale kibice z całą pewnością nie mogli narzekać na nudę. Teraz 59. minuta spotkania. Od autu Patryk Urbański, mocny wrzut, piąstkuje Haluch, popatrzmy co tam się dzieje w polu karnym, jest spore zamieszanie, wreszcie wyjaśnia to potężnym strzałem Patryk Urbański i jest 1-0 dla miejscowych. Halucha zdecydowanie zmylił tutaj rykoszet od jednego z zawodników Radomiaka i teraz goście muszą gonić wynik. To akcja 75. minuty. Ładny dribbling prawym skrzydłem, mocna centra, zobaczmy, Bruno Lusz, jeszcze uderzenie Dariusza Jakubika, a zawodnik Radomiaka był tutaj faulowany. Rzut karny dla Radomiaka i oczywiście niezawodny Leandro. Leandro! I już po jeden. Niedługo jednak kazali czekać na odpowiedź piłkarze Elany. Dośrodkowanie z prawego skrzydła, Dominik Kościelniak głową, bezradny Haluch i ponownie Beniaminek na prowadzeniu. Radomianie do samego końca nie odpuszczali, walcząc chociaż o jeden punkt, no ale pod bramką Michała Nowaka brakowało skuteczności. W hicie kolejki górą Elana, która odskakuje o Radomiaka na 4 punkty. W Rybniku mecz o podwójną stawkę, derby Śląska pomiędzy Rowem a Ruchem Chorzów. Spotkanie doskonale rozpoczęło się dla gospodarzy. W 13 minucie dośrodkowanie Krotofila, Okuniewicz przepuścił piłkę, a Kamil Spratek strzałem do pustej bramki otwiera wynik meczu. Ruch nie zaznał porażki w 7 ostatnich spotkaniach ligowych, choć w tygodniu przegrał wysoko w ramach Pucharu Polski z Odrą Opole. W meczu z Rowem podopieczni Dariusza Fornalaka nie stworzyli sobie jednak choćby jednej dogodnej okazji do wyrównania, a raczej to gospodarze byli bliżsi zdobycia gola na 2-0. Najpierw widzieliśmy strzał Krotofila, to natomiast strzał głową Okuniewicza, czujny na linii Kamil Lech. Ruch najgroźniejszą okazję stworzył sobie dopiero w końcówce meczu. Na zegarze 84. minuta Mateusz Bogusz złożył się do strzału, było blisko, ale zabrakło precyzji. W prestiżowym spotkaniu w Rybniku kończy się więc na zwycięstwie gospodarzy. Mimo wstydliwej porażki z KP Starogard Gdański w ramach Pucharu Polski, piłkarze Górnika Łęczna do starcia z Rozwojem Katowice przystępowali w roli faworyta, choć dość szybko okazało się, że o punkty łatwo nie będzie. 11. minuta meczu, Sebastian Olszewski w lewym sektorze boiska, uderzenie. Ale teraz zobaczmy, jest 1-0! Rykoszet strzał Olszewskiego. Niespodziewanie goście obejmują prowadzenie. Stracony gol podziałał jednak na piłkarzy Górnika mobilizująco, a odpowiedź nadeszła w 30. minucie. Wojciechowski, dobre podanie. Sięgnął piłkę Wojciechowski i jest 1-1! Paweł Wojciechowski, w Łęcznej już remis i taki rezultat utrzymał się do końca pierwszej połowy. Drugą od ataków rozpoczął Górnik. W 61. minucie mało brakowało, a mielibyśmy naprawdę efektownego gola. Mohamed Essam trafił jednak tylko w poprzeczkę. Kolejna próba 4 minuty później. Zagórski do Będkowskiego, Kamil Będkowski, płaskie dośrodkowanie z lewego skrzydła, piłka trafiła pod nogi Patryka Szysza, jeszcze futbolówkę odbite od zawodnika Rozwoju, no ale nie zmienia to faktu, że piłkarze Górnika obejmują prowadzenie. To byłaby dla gospodarzy już trzecia kolejna ligowa wygrana, no ale potrzebna była czujność do końca. W 88. minucie rzut wolny niemalże z punktu, z którego wykonuje się rzuty rożne. Gancarczyk zacentrował płasko, piłka odbita od Tomasza Midzierskiego, co zupełnie zmyliło Rojka. 2-2, no i takim wynikiem to spotkanie się zakończyło. W końcówce meczu gorąca atmosfera na placu gry udzieliła się przede wszystkim duetowi Mohamed Essam - Seweryn Gancarczyk. W ciągu minuty dwukrotnie doszło do szarpaniny, głównie za sprawą tej dwójki i obaj panowie zakończyli spotkanie przedwcześnie z czerwonymi kartkami na koncie. W Łęcznej remis 2-2. 12. kolejkę kończyliśmy nietypowo, bo w poniedziałek. W Boguchwale mecz Stali Stalowa Wola z Olimpią Grudziądz. Mecz, w którym działo się naprawdę dużo, więc szybko przechodzimy do konkretów. W 11. minucie piłka pod nogami Adriana Dziubińskiego. Dziubiński wykorzystał wolną przestrzeń, huknął przed pola karnego w samo okienko i Stal jest na prowadzeniu. Olimpia w czwartek dość niespodziewanie wyeliminowała z rozgrywek Pucharu Polski Zagłębie Sosnowiec, ale ten mecz też sporo piłkarzy z Grudziądza zakosztował, bo skończył się serią rzutów karnych. Kolejny cios goście przyjęli więc w 40. minucie, gdy Sebastian Łętocha wykorzystał złe wybicie Wojciecha Muzyka. 2-0 do przerwy, kolejne gole padały natomiast w ostatnich 20 minutach tego meczu.
W 70. odwrzutu z autu Olimpia wyszedł z bramki niepewnie Łukasz Konefał, a Robert Hirsch sprytnie to wykorzystał. To jest gol kontaktowy dla gości. Faworyt do awansu doskakuje do rywala, no ale Olimpii nie udało się pójść za ciosem, a w 81. minucie po faulu na Dziubińskim Stal miała rzut karny. Michał Mistrzyk kontra Wojciech Muzyk, Mistrzyk trafia, 3-1 dla Stali. Końcówka meczu w Boguchwale naprawdę mogła się podobać, bo działo się pod obiema bramkami. To 84. minuta, dośrodkowanie w 16, gdzie piłka spadła pod nogi Roberta Hirscha, a Hirsch uderzył tak, że ponownie podopieczni Mariusza Pawlaka mogli myśleć o wywiezieniu z Podkarpacia co najmniej jednego punktu. Myśleli jednak przez niespełna 60 sekund. W 85. minucie Adam Waszkiewicz dośrodkowuje, Adrian Dziubiński główkuje i tym samym pieczętuje swoją pozycję MVP tego meczu. Dwa gole i asysta w spotkaniu, które niespodziewanie Stal wygrywa 4-2. Widzimy komplet 9 wyników z 12 kolejki. 4 gole i remis w Łęcznej, podział punktów też w Pruszkowie, natomiast do niespodzianki doszło w Boguchwale, gdzie Stal pokonała Olimpię Grudziądz. Gryf przegrał z PGE GKS-em, ROW w prestiżowym meczu derbowym pokonał Ruch. W Rzeszowie remis w starciu Beniaminków, Elana w hitowym spotkaniu pokonała Radomiaka, Widzew rozbił Siarkę, a pewnie wygrali też Błękitni, którzy pokonali Pogoń. Na pozycję wicelidera po tej kolejce wskoczyła Elana Toruń, która wyprzedziła Olimpię Grudziądz i odskoczyła Radomiakowi. Tym samym na czele mamy dwa Beniaminki. Jeden zdobyty punkt nie poprawia sytuacji Olimpii Elbląg, która wciąż jest ostatnia. W strefie spadkowej także Pogoń, Rozwój i Skra. 8 goli ma w tym momencie na koncie Patryk Krzyż, który w ten weekend dorzucił jedno trafienie. Za jego plecami w rankingu strzelców Filip Kozłowski i Leandro. Po 6 goli w dorobku mają natomiast Artur Balicki i Mateusz Michalski. A oto już plan 13 kolejki, gdzie większość spotkań odbędzie się w sobotę. Pogoń zagra z Górnikiem, to starcie dwóch spadkowiczów z zaplecza Ekstraklasy. Siarka podejmie Błękitnych, natomiast hitem kolejki będzie starcie Radomiaka z Widzewem. Wicelider z Torunia pojedzie na Stadion Skry, Ruch kontra Resowia, a w Bełchatowie starcie PGE GKS-u i Rowu Rybnik. W niedzielę Olimpia Grudziądz postara się meczem z Gryfem wrócić na ścieżkę zwycięstw, a jeśli chodzi o pozostałe sobotnie mecze, Olimpia Elbląg podejmie Stal, a Rozwój zmierzy się ze Zniczem.